Witam Was w nowym sezonie Grand Arena Championships i kontynuuję przygodę w Kyber 2, chociaż jestem dość blisko Kyber 1, chociaż no dobra, może nie tak blisko, bo 3502 po zmianie ratingu, znaczy zmniejszeniu ratingu, jak to zwykle bywa. Najpierw pokażę swoją obronę, co tutaj dałem w 5v5, a potem zobaczymy, kogo tam mam. Troszkę zmian jest względem tego, co było poprzednio. Zobaczymy, na ile to wszystko będzie dobre. Najpierw dolne pole i tutaj mamy Malgusa z pozostałym teamem Sith Empire. Datacron, jeszcze te zielone są, więc ten zielony tutaj właśnie jest dla Malgusa z dość dużą ilością defense przede wszystkim. Następny team, tutaj zmiany w Rey, mamy Bena Solo, Rey Jedi Training, Barris, Offi i generała Kenobiego. Datacron z dość dużą ilością health steal przede wszystkim, no i ten tak zwany bulk cron, czyli dający 15% max health i protection. Datacron oczywiście ją będzie bardzo często się tutaj przewijał. Następny team to Jabba z Hutt kartolami. A Datacron, no to taki z dość dużą ilością defense, chociaż mogłoby być więcej, jednak źle jakoś szczególnie nie jest. Ostatni team to Lordzik, stąd wyciągnąłem Darth Vadera, żeby też ten team troszkę miał więcej może sensu. Mam tu dwa tanki, Maula, Frauna i Lorda Vadera. I w Datacronie trochę też jest defense, health, steal, offense, protection i bulk cron. Tak się prezentuje pierwsze moje pole. Ruszmy do górnego może. I tutaj mamy tak. Dash Rendar z tutaj takim miksem z Kandreli, jakich miałem. Pewnie nikogo ten skład nie przestraszy, ale coś tam do tej obrony trzeba było. Bulk Kronu też nie chciałem za bardzo tutaj dawać. No po prostu jak jakiś baner to zabierze, to będzie dobrze. Następny team, no to oczywiście dobrze znany 501 skład, a Datacron taki, co ma trochę critical damage, offense, prota, defense, health, steal, wszystko Skywalkerowi się jak najbardziej przydaje. Trzeciej siostry team, no już nie ma w 5v5 tego bardzo fajnego Datacronu dla Inkwizycji, ale ten też pewnie do łatwych nie będzie należeć. Pierwszy z nowych teamów, które widzicie w 5v5 u mnie, Dr. Aphra. Udało mi się tak rzutem na taśmę zaraz przed zapisami zrobić ją na relik 5 i dałem jej omikron na liderce, pozostałych na razie nie daje. No mody, jak widzicie, nie są 6E, więc szału nie robią, no ale zawsze to jakiś team, który jednak byle czym nie padnie. Trzeba rzucić CLS-a, jak się nie rzuci CLS-a, to może być problematycznie. Armor Penetration szukałem, żeby w miarę sporo było. No nie, to jest mój trzeci największy, ale dwa pozostałe, które mam, chcę sobie zostawić na razie do ataku. I tylnie pole na dole mamy Resistance Team, który już wcześniej był. Mamy tutaj Datacron, oczywiście Bulkron, no i dość dużo crit damage, dość dużo defense. Może coś tutaj się będzie w stanie obronić. Roach One Team był wcześniej na przodzie, teraz go wrzuciłem tutaj na tył. No i Bulkron, chodzi o Datacron. I ostatni team, no to też nowy w 5v5 u mnie. Mamy Cere Jundę z Unlighted Force Userami, jakich mam. No może Second Sisters nie będzie tutaj jakaś rewelacyjna, ale to jest ona tutaj, dopóki nie ma Tarona Malikosa. No ten już przy następnej rundzie Grand Areny, przy następnym evencie go już będę mieć. No i na pewno za tą drugą siostrę przynajmniej trafi. Zobaczymy, co z Kylo Renem Unmaskiem. No i Bulk Kron jest. Może ten team będzie dość ciężki do zdjęcia. Natomiast jeżeli chodzi o statki, no to zostawiam tak, jak było. Executor, separatyści, no i Leviatan. zostaje, więc Profundity będzie w ataku na Lewiatany, no i tak dalej, statki, no tutaj się nic nie zmieniło. Zerknijmy, kogóż tam mam za przeciwników, zobaczymy czy coś się uda powygrywać. Na pierwszy rzut oka nie kojarzę za bardzo nikogo, a pierwszy przeciwnik Wudod, Death Trooperków, jakaś gildia, RH, 10 833 000, więc gdzieś tak 150 tysięcy więcej ma ode mnie. I patrząc tutaj w środku, no to cóż, legendy oczywiście są wszystkie. Dziwne, że Jedi Master Luke nie jest na reliku 9, moim zdaniem to jest duży błąd. Ale przede wszystkim chcę tutaj patrzeć, jeżeli chodzi o konta przeciwników, jak wyglądają Feniksy. Tutaj no na razie wyglądają u niego słabo, ponieważ Feniksy, jak są ładnie na relikach zrobione, z Rexem oczywiście w składzie, to są w stanie pokonać Lorda Vadera. I to jest dla mnie ważna informacja. Lewiatan, 6 gwiazdek. Dobra, zerknijmy co nam boty powiedzą o tym pojedynku. Poprawy jak zwykle mojego przeciwnika statystyki. No i tak, na reliku 5 oczywiście ma o 9, przepraszam, jakie 9? 11 postaci mniej aż. Na 7, no ma akurat 10 więcej. 4 mniej na 8, na 9 3 mniej. W ataku wygranych ma niedużo mniej. Undersize'ów ma bardzo podobną ilość. W obronie mu się broni trochę więcej. Banerów zdobytych ma trochę mniej. Pól zdobytych mniej. Rund wyczyszczonych mniej. Na girze 12 ma o 3 postaci więcej. Na girze 13 no tutaj jest przewaga 11. Modów 6-kropkowych ma trochę więcej. Plus 10 speed ma trochę mniej, plus 15 mniej, plus 20 mniej i plus 25 też mniej. Starkillera ma troszkę szybszego, obrażeń na nim również więcej, mimo że ma relik troszkę mniejszy, lepsze mody. 10 speed mniej, wolniejszy Malgus, protection ma gość dużo mniej, health też, no relik 7 pewnie dlatego. Bena Solo, mój przeciwnik ma dużo wolniejszego. Elf ma troszkę mniej. Dr. Aphra, mój przeciwnik, no ma dużo szybszą. Ja mam niestety wolną w tej chwili. No trochę to będzie pewnie problematyczne, ale na razie zostawiam ją w obronie. I tyle. Trzecią siostrę ma gość o 2 szybszą. Health i protection ma więcej. Chociaż relik ma mniejszy, no ale dzięki temu mogłem właśnie słabsze troszkę mody dać przez to jaki relik. Omikron ma co ciekawe na Kalu Kestisie, ale to oczywiście pod TW. Ma go sporo szybszego. Zori Bliss ma akurat trochę wolniejszą, ale Omikron jest. Commander Asaketano ma trochę wolniejszą. Jedi Kala nie ma. Cere Junda ma troszkę szybszą. Merinkę ma na reliku 5 zrobioną 84 000 health, dość sporo. Hotbot co nam powie po prawej przeciwnika statystyki, troszkę więcej ma relików, ale nie dużo więcej, porównywalne dość ma konto do mojego. Z legend ma tylko SLKR-a i Jedi Mastera Kenobiego wolniejszego, nie, jeszcze Jedi Mastera Luke'a. Revana ma dużo wolniejszego. Maula ma o 2 szybszego, no Lewiatana ma troszkę słabszego, no i trzecią siostrę i Dr. Aphra ma, i tak jak i ja. Zobaczmy co w poprzednim sezonie, gdzie była 5v5 dawał. Mamy tak, Jabbę, mamy Lorda, Malgusa, Dasha z Hondo. A właśnie w sumie ja mam Hondo. Dlaczego bym go nie wrzucił do Dasha Rendara i za chwilę to zrobię? No właśnie, mam Hondo, mogę nim grać, więc to będzie jeszcze zmiana w obronie drobna. Raddus, Admiral Trench, Finn, Reyka, więc ile tych legend? Raz, dwa, trzy, ok. Qui-Gon, Aiden, Grievous, Leviatan, no wtedy miał na 5 gwiazdkach, obecnie ma na 6. Negocjator, executor. Czy on zmienia obronę, czy raczej nie? Reyka, Raddus, Malgus. Ok, czyli Reyka pewnie jest na dolnym polu. Reyka, Jabba, Lord, Malgus, Raddus, Finn. No nie zmienia obrony. No nic, zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ataku. Może jakaś szansa istnieje na gościa pokonania, ale chyba łatwo za bardzo nie będzie. Spróbujmy zagrać. W międzyczasie był buff Leviatana, taki dość spory, że żadna flota Lightside generalnie go już nie pokona. A na pewno nie Profundity. Jak to będzie, to się okaże. No mój przeciwnik jeszcze nic nie grał, natomiast wystawił. Mamy Lordzika, Jabbę, Dasha, Malgusa. Natomiast na polu dolnym jest Trench, Finn, Admiral Raddus i Reyka. Spróbuję zacząć od Reyki, bo to dużo tutaj powie, co dalej robić. No i zagram tym, co zwykle. Zaż... Pewnie trzeba będzie za jakiś czas Oldbena zmienić stąd, jak wyjdzie już Leia i będą wszyscy mieć, ale na razie się nie ma czym przyjmować. Darkseid. Który by to Datacron zabrać? Ten wygląda nieźle. Ten wygląda dużo lepiej. To zabiorę ten. Pozostałe nie są raczej tak dobre. 8, 6, 7, 5, 7. Co tutaj przeciwnik ma? Bulk. Dużo dość defense. No ciekawe, co z tego wyniknie. Przydałoby się na raz. To będzie no, zdecydowanie jedna z najtrudniejszych walk, jakie tutaj są. Tutaj, Ben. Okay. Muszę tutaj coś narzucić, bo nie ma nic. No i można teraz cisnąć. Szok tutaj był bardzo istotny. Tutaj dispel, żeby krytyki wchodziły. No i lecimy dalej. Na razie basic. Okej. Okay. Dobra, lecimy teraz tu. No nie zdążyłem jej niestety, żeby dostała damage immunity. Ability block ma Kal, bardzo dobrze. Dobrze. Statek. Ma on sens. Szczególnie na Kalu. Dobra. Dobrze, Rey się zaraz odpali. Dobrze. Teraz tak. Nie chcę Bena atakować, bo potrzebuję, żeby jego która dota pojawiła się. Dobrze. Teraz tak, tutaj szok. Hit. Tak na wszelki wypadek tu szok, chociaż Rey na razie powinienem Inspire z niej zdjąć, dobrze. Okej, no i Reyka swoje. Lecimy dalej. I padniesz, Rey? Super. To już jest wygrana. A, niepotrzebnie to atakuje. Tutaj tak, potrzebnie. A, Ben. Kala mogę. Przed Benem jeszcze się ruszę. To tak. Może tak. Potrzebuję atakować teraz dość mocno Baryzofi. Dobrze. Dobrze. No i teraz czekanie. Panny się ruszą. Git. Szybko poszło z Rey Jedi Training. Okay. Jest szok. Wracamy do Bena. I koniec. Minuta 20 do końca, 70 banerów. Początek jest rewelacyjny. Zobaczymy, jak będzie szło z pozostałymi teamami. Może po kolei. Mamy tak, Trencha. Sithów. Zabierzmy. Jaki Datacron? Critical Damage, Health Protection, Ability Block. To mnie nie interesuje, jak gram Treją. Truperkami mogłoby być gorzej. W porządku, no to tak, ty. Czy to potrzebny mi jest Savage? Bo chciałem go tu zabrać, ale myślę, że niepotrzebny mi tu wcale. Do szczęścia. Tak na spokojnie powinno pójść. Bulkron raczej nie będzie mi tu do niczego potrzebny. Zabiorę sobie jakiś z tych niebieskich. Tylko byleby miał on sens. Tu jest speed na basicu, trzeci speed na basicu. Co ja mam tak dużo tych speedów na basicu? Myślałem, że mam dużo mniej. O, takie coś potrzebuję. A nie, to jest Armor Penetration za dużo. Speed na basicu. No i to są dobre Datacrony. Kurczę, dużo tych dobrych niebieskich mam, a wydaje mi się, że raczej mam dużo słabych. Dobra, to może zabiorę coś z tych. O, ale Steel Defense. To może być. Ja tu nie będę potrzebował nie wiadomo czego. A bulki dobrze jeszcze sobie będzie zachować. No nic, ma special. O, zaatakuje dość mocno. Przydałby się teraz Sion. No, Nylos też może być. Swoje musi zrobić. O, szok dostał. Nie będzie dostawać Termiteru na razie. Teraz piękny Dispel. Lepiej chyba tak. O, miss. Szkoda. Trochę Treje mi zaatakowali. O, wszyscy mają oczka. Fajnie by było Brudalfę zdjąć teraz. Super. Na pewno tak. Może tu. Środek. Okej. Okay. Mi bardziej przeszkadza ty czy ty? Chyba ty. Ty już rakietkę wyrzuciłeś, więc się ciebie nie boję. Okej. Isolation nic mi tu... No dobra, tu jest ten... Dispel jest ok. Dobra, więc Isolation coś tam zrobiło. Ładnie. Maruder. To. Dobrze. To już jest wygrana. Wszyscy full HP powinni mieć. No banerowo pięknie nie będzie, ale przynajmniej wszyscy full HP. Na pewno. Sajonowi też mi się nie uda za bardzo protection teraz tym bardziej odzyskać. Więc już mniejsza, można kończyć od razu walkę. 60. Okej, mamy teraz Fina z Zori na omikronie. Dobra. Bulk Kron zapewne. Tak. Defense, Health, Protection, Offense. Tutaj mam zaplanowanego CLS-a. Aby gościu z tyłu nie miał gasa, ale raczej na to małe szanse są. Zori. To tak, znaczy Zamir omikron. Co on zmieniał? O, expose. No to tak, bulk kron. Chociaż mam armor penetration jakiś dość duży gdzieś tutaj. Tu konkretnie. Ale może to sobie zachowam, bo Qui-Gon prawdopodobnie u niego jest z tyłu. Czego ja bym potrzebował? To jest niezły datacron, ale potrzebuję bulk kronu. To może być. Kogo tu najpierw stanować? Fina. Tylko tego Resistance Hero Fina. I w niego pójść na max, jak to będzie się dało. Okej. Teraz nie, basic tu. Okej, następny się ukrył. Tutaj dobry stan. Może tak. Kto nie ma CLS, Chewbacca, Tripio, Chewbacca chyba dam. O, to będzie teraz rewelacyjne. Super stan. O, chociaż akurat Zori się już ruszyła. CLS-a mi objęłem zbyt mocno. Trzeba będzie obrócik zrobić. Call to action. Strasznie objęłem tego CLS-a. No koniecznie Resistance Hero Fina trzeba objęć. Och, źle jest. Bardzo nawet. Okej. Zobaczmy, co się stanie. Niestety... Nie wygląda to dobrze. Wow! Zjadli mi CLS-a. No tego się nie spodziewałem, tak szczerze. Bulkron przecież miałem. A zdjąłem tylko po. Wow. No to teraz będzie ciężko, bo nie mam pomysłu, co z nimi zrobić teraz. CLS miał bardzo duże win rate przeciwko temu teamowi. No nic, na razie tutaj zagram. Bo tu wiem, co chcę zrobić na CLS-a. Będzie, znaczy na finale będzie dużo myślenia. Kurczę, nie spodziewałem się, że będzie tak źle. Ten dla SLKR-a. Ten może być. Kurczę. Ale się sprawa skomplikowała z tym filmem. Że też CLS-a nie dał rady pokonać. Kurczę, to w rezystansie dobrze na CLS-a w ataku są. Tak. Lecimy. Spay out. Ability block akurat dostał Mando i niestety będzie przed Griffem. No cóż. Niepotrzebnie atakuje w niego. Ale dobra, walka już jest wygrana. Można Jinn pokonać. Dobrze. Tylko dwójka. ten trzeci skill jest beznadziejny. Niepotrzebny. Oska mi nie zaliczy za fulla. Trzeba jeszcze poczekać. Dobra, jest full. No dobra, i teraz ciężka sprawa. Z tym Finem. Muszę się mocno zastanowić, co z tym zrobić. Okej, prawdopodobnie Grievous z Newtem będzie tutaj niezły. Każe się wszystko. Tylko kurczę, muszę tutaj Darkseid Bull Kron prawdopodobnie dać. I został tylko raz, dwa, trzy. Po trzy. Ojoj. Co ja jeszcze potrzebuję? Dla SLKR-a jeden Datacron, dla Eternala drugi. No i chyba tyle, więc w sumie mógłbym tutaj Datacron jakiś dać. Bo nie ten. Ten ma dużo health, więc będzie przydatny. 28, 22, no ten jest lepszy niby. Oj, nie będę na ten team niestety oszczędzę, na pewno oszczędzać. Zobaczymy, co się wydarzy. O, baw immunity. Teraz target locki, dobre, potrzebne bardzo. Już po baw immunity i tak dalej. Dispel przyda się, no idziemy w Fina. Krusie. Pewno tak. Torsion zawsze się przyda, teraz dobry dispel. Stan, siadł. Te dwa trzeba leczyć. Teraz tak, żeby wszyscy zastosowali. A, czemu nie ma asyst? Kurczę, zawsze zapominam ten trzeci skill, jak tak dokładnie on działa. Dobra, udało się. Fin się schował. Teraz na pewno tak. Lecz Magica. Dobrze. Dwa teraz podleczyć. Dispel może teraz wejdzie. Udało się. Stan. Basic wystarczy, bo będzie asysta na pewno. Dobra, dało się. Ale bez Bullcronu prawdopodobnie by to nie poszło. No kiepskawo. Ale i tak ta walka na razie ciągle oceniam, że jest nieźle, bo Reyka spadła na szczęście. Od Starkillera. Ciekawe, że CLS tu sobie nie dał rady. Trzeba będzie pomyśleć na przyszłość nad czymś innym. I z tyłu Qui-Gon, Grievous i Aiden. Dobra. Czyli to co gościu dawał wcześniej. No to lecimy góra. Lordzik. No zobaczymy jak pójdzie. Gdzieś tu mam... O, ten team. Tego szukam. Dark Side. I chyba tego zawsze używam. Defense, crit, damage, offense. Dobra. Co przeciwnik ma? Relik 8, 7, 7, 7, 5. Tank tylko jeden, trzecia siostra. Niestety ma ability block, ale w sumie mnie to nie boli wcale. Dość dużo defense. Trochę crit damage. No nie wiem, czy to najłatwiejsza walka. Trzeba się przed nim rozprostować. Jeden omikron. Pewnie na liderce, więc mnie nie będzie... Tak, na liderce tylko. Więc jej omikrony mnie nie bolą wcale. Team jest ok, żeby się czasami nie pomylić. Możemy rozpocząć przygodę. Prawy panel będzie mi tutaj niezbędny. I tak, stan. No, gościu aż tak dużo defense nie ma, żeby mój SLKR miał tutaj jakieś trudności. Na pewno. Byle tylko armorerka się ruszyła. Teraz będzie tant tu, więc jest na to duża szansa. Basic. Niestety zwiększone cooldowny na armorerce. Jest problem. Bo prawdopodobnie nie dostanę żadnych staków od armorerki. No cóż, tak bywa. Leczyć nie mogę, bo też healing immunity. Ale mogę zrobić tak, może jeszcze troszkę pożyję. Niestety cooldown podniesiony podwójnie, więc armorerka niestety mi nie pomoże w tej walce. Zdarza się. Lordzi Gould niestety po armorerce. Leczymy takę. A im dłużej tu będzie żyć, tym bardziej mi się przyda. 3 staki ma Maul, więc spokojnie jeszcze ultimate to nie odpalam. Pewno tak. 3,5 minuty czasu zostaje, dobra. Tak, armorerki nie wskrzeszę. Nie ma jeszcze sensu ultimate'a. Czekam na 5. stack Maula. Basic. No w sumie mogłem niekoniecznie tutaj atakować, ale to niewiele zmienia. Dobra, teraz ultimate odpalam. Zobaczymy, co się będzie dalej dziać. Okej. Okay. Tak. Dobra, szybciej, szybciej, bo czas leci. Maul jeszcze żyje. Okej. Okay. Okej, okay, ultimate'a jeszcze nie będę odpalać raczej. Jeszcze poczekam. Oj, chyba będę jednak zmuszony odpalić. Dobra, zaczekam. Spróbuję zaczekać, zobaczymy, co się zdarzy. Ale muszę przyspieszyć, bo zostały mi tylko 2 minuty. Dobra. No teraz na pewno odpalam. Maul spadł, super. Dobra, kurde, mało czasu mam strasznie. Bardzo malutko czasu. Musi być stan, żeby ona czasem healing immunity mi nie narzuciła. Nie mam wyboru. Dobra. Minuta. Kurde, ale mało czasu. Aj, niewiele, ale zabrakło, żeby go pokonać teraz. Kurczę, chyba się nie uda. Czasu mi chyba braknie, niestety. Pięć sekund. No niestety. Zabrakło czasu. Szkoda, kurczę. Że też czasu musiało braknąć, no. No dobra. Trochę lipa. Trzeba będzie zagrać tutaj Fenek. Jeszcze musiał pomyśleć w jakim składzie, ale dobra. Na razie spróbuję zaatakować wszystko pozostałe. Zostawię sobie Lorda na sam koniec. Chociaż mam jeszcze Jedi Mastera Luke'a. No dobra, Jedi Masterem Luke'iem ma sens. Bardzo możliwe, że uda się. Dobra, ale na razie tak. Jeszcze jest Qui-Gonek. Nie Jedi Galactic Republic. Okej. Sokatano. Gieka mi to nie jest do szczęścia potrzebne, a i tak go nie mam. No dobra, więc może być spokojnie tak. I piąty Padme. O tak. Zobaczmy co SWG GG mi jeszcze powie o tej walce. A, z Echo ludzie grali przez Bulkron. Kurczę. No tak, ja o tym zapomniałem. O, dobrze, że mnie SWG GG przypomniało. Kościół ma 142% defense. Tylko co ja wtedy z Qui-Gonem zrobię na dole? Ojej. Nie mam Grievousa, który byłby go w stanie pokonać. A JKR-a też będę potrzebować. Ojoj, ojoj, ojoj. Natomiast Padme Echo. Ojoj, ojoj. No tak się grało. Gościu jeszcze ma omikron. No nie obejdę tego. Nie wiem co zrobię z Qui-Gonem, ale to się jeszcze okaże. Crit damage poszukajmy. Największy. No dobra, no trzeba będzie tak zagrać, nie ma innego wyboru. Tylko nie wiem co z Qui-Gonem zrobię, na dół mirror zagram. Będzie wesoło na pewno, tylko dobra, muszę sobie przypomnieć jak się to grało. Dobra, przypomniałem sobie jak się to gra. Nagrać. No niełatwa ta Grand Arena, dwie wtopy już. Gdzie jest Lando? Tu. To tu. Echo 3. Teraz czekanie na ultimate'a. Jusza. Boltrik tu. Target Lando ult. Trójka tu. Teraz Lando. Asysta skat. Basic. Pewno tak. Oby padł Lando przed końcem ultimate'a. Dobra, udało się. A mogę tu jeszcze atakować. Jeszcze ultimate jest. Właśnie się skończył. Tutaj na pewno... A, szkoda, że deflected. Dobry dispel by tutaj był. Ale nic, Asoka teraz pomogła. Bawi immunity na niego, ale wolę sobie zaatakować Jabbę raczej. Tym bardziej, że ultimate powoli u Jabby się zbliża. Tak to go da mu full HP, full prota. Tak to może zdążę go zdjąć jeszcze zanim się odpali. Okej, dobra, auto. 2,5 minuty. Okej, armor shred na Jabbie, idealnie. Sam tan powstał. Ale spróbujmy zaatakować właśnie dalej Jabbę, tak jak jest. Może jeszcze trochę ultimate podtrzyma się. Drugi armor shred. Buff immunity, nie ma buff immunity. Jeszcze ultimate się trzyma, trzeci armor shred, no i spadniesz, super. Dobra. Okej, dobry wynik. Bardzo dobry wynik. Dash. Tutaj mam w planach JKR-em zagrać. Tilla. Hermit. No, taki skład raczej. Defense Health Pulkron, dobra. No i tak, Light Side. Też Pulkron, może Crit Damage. Byle nie było tu Protection. A, ja mam dla Bastili Kron, no dobra, to Bastili Kron. Jest tu Protection, ale to nie jest najwyższy chyba, który mam. Żoli mi nie będzie chyba tutaj potrzebny. Potrzebuję jak najwięcej damage'u. Hondo musi szybko spaść. Fajnie jakbym zaczął przed nim, ale omikron na daszu. Możliwe, że nie zawsze. No dobra, standard zresztą. No dobra, trudno. Tak, to on zaczyna pierwszy. No dobra, trzeba w takim razie szybko dasza się pozbyć. Dobra, może Sana. Okej, ciebie można atakować. To jedziemy. Ach, myślałem, że już może spadnie. Niestety się to nie udało. JKR będziesz przed nim, czy nie? Mogę tu sprawdzić? Nie, szkoda. Okej. Prawie. Teraz na pewno padnie. Dobra. No i więcej nie uzyskam. 6-4 jest i tak okej wynikiem. Dobra, Malgus. To tutaj Eternal. Z sitami. Bez duku może. Sawasz tutaj specjalnie chowałem i ta dwójka może. Dobra. Ten mi się podoba. Zobaczmy, czy oni mają ability block. Nie, termiter. I bulkren. Ale myślę, że powinno wystarczyć te 100% defense, które tutaj daje. Zobaczymy. Ty. I Malak. No serio, Savage od jednego. No dobra, nie od jednego, bo od dwóch, ale trochę za szybko spadł. Myślałem, że jednak trochę przetrwa, ale Malgus. No 3 omikrony ma. Dlatego tak kiepawo. Basic tu. Mogę ich leczyć, nie ma nikt doubt, to leczymy. Leczymy protection oczywiście. Health nie można pod szokiem. A, zaraz któryś z nich padnie i mają wszyscy szok. Jest trochę problematyczne. Okej. Dobry hit. Days może wejdzie jakoś? Wszedł, coś tam. Dobra, może uda się w następnym ruchu ultimate, że już będzie. 2 razy? Ale ma... A, seriously. No dobra, leczę go. Szkoda. Teraz jest. O, zostanę sam. Kurczę, niedobrze. Bo mogę nie przetrwać tego. Linka tu i tu. I oklepiemy Bastylkę. Znaczy, no, z tego co widzę, Eternal na szczęście to wytrzyma. Ale banerowo będzie jak zwykle słabo. W następnej turze piorunki wybuchną. Ability block akurat był zdjęty, także git. Jeszcze przetrwała. Teraz się uda. Szału nie ma. No dobrze. Może jednak na Lorda próbować Fenek. To na Grievousa tu miał być Jedi Master Luke, ale to raczej odpada. Kolego sobie zachowasz. Tu na pewno Wampa. To jest pewnik. Tu chciałem Bad Batch, ale bez echo to będzie chyba niemożliwe. Nic, zagram najpierw tutaj. Nie ma tutaj pilota czasem? Nie ma. Dobra, to wam powinien dać radę. Zabierzmy Armor Penetration, bo w sumie chowam je. Wszystkie mam. Czy zostawić, czy dla Qui-Gona rzucić? Szkoda, że nie mam Bad Batch wszystkich. Strasznie żałuję. Tu mam duży Armor Penetration. Powinno wystarczyć. Oni bez Datacronu są. Raczej na spokojnie. Walka powinna pójść. Okej. Okay. Dwójki już nie ma. Jest fajnie. No bez Datacronu to... Oni są jak bez nogi. Znaczy bez ręki bardziej. Jak bez telefonu. Pampa elegancko. Tylko nie... Będzie full health chociaż. Każdy baner się przyda. 6-8, dobra. Shakti coś tu może zrobić. Jaki to jest Datacron? Bulk? Nie. Ale offense up nie jest zły. Dobra, no to zobaczmy na SWGG. Czy da się ich pokonać bez echo? Że ustawmy taki sam team, jak go nie mają. Z Ailą, Maze Windu, ciekawe. Anakin Cam. Skam. I dodajmy Huntera. Albo nie, może Shakti jako liderka. Zobaczmy. Niestety. Okej, 0%. Niektórzy grali z echo. Dobra, dajmy tak. Hunter. Shakti. No ktoś grał i nawet zrobił to. Ale bez echo z Kodim. Dziwne trochę. Może zaryzykuję. Najwyżej dobić to nie będzie problemem. Shakti troszkę przydatna jest, ale... Zobaczymy. Bez echo nie będę mógł im stana narzucić. To jest trochę problematyczne. Ale co tam, ryzyk fizyk. Zobaczymy, co z tego będzie. Jak coś, to będzie czym to doklepać. Okay. Może tak. Dwójka się przyda. Prawie nie ma na Kina, ale, znaczy Qui-Gona, ale prawie to jest problem, bo ten się znowu ruszył. Okej, nie ma tanta. O, też nie mam tanta. Tylko mój w ogóle padł. No muszę tak zrobić. O kurczę. No raczej to nie siądzie. Trzeba to sobie powiedzieć już teraz. Może Anakina chociaż uda się pokonać? No nieźle. Fajnie. To się przyda bardzo. Okej. No dobra, nie siądzie to na raz raczej na pewno. Chyba, że Hunter tutaj jakieś cuda zrobi. Raczej nie. Okej, dobra, to jest do doklepania. Dobra, na Grievousa jeszcze nie mam pomysłów. Tym bardziej, że tu jest droideka. Trench tu coś zrobi? Qui-Gon na pewno powinien. Zerknijmy na SWGG. Strasznie szarpana ta walka, co? Droideka. Reszta standard. Zobaczmy pana Qui-Gona. No nie wygląda to zbyt pięknie. Może trzeba było mirror grać. Za to Trench wygląda dobrze, ale nie mam nieciaka. Nie mam łota. Szkoda, że Qui-Gon tak słabo. Chyba truperki będę musiał użyć. Pierce. A truperki też słabo. Bardzo bym chciał Jedi Masterem Luke'em zagrać na Lorda. Co mam z Bounty Hunters albo ze Skandreli? Strasznie mało, nie mam nic, co mi tak za bardzo pomoże. Ta dwójka na pewno, ale reszta... Dobra, zagram w takim razie na Lorda z Skandrelami, jakimi mam. Nie pójdzie to... to wtedy rzucę Jedi Mastera Luke'a i trudno. To jesteście pewniakami. Bobuś zawsze na propsie. Ty? O tak. Mando tylko jest light side'em, więc dark side bulk kroni jak najbardziej. Patrzmy. Tego będzie. 2 sekundy na zastanowienie. Ale trzeba tak zagrać. Logic trochę pobijany, ale się pewnie wyleczy. Okej. Basic tylko. Jest payout. Chyba basicami już będę tylko grać. Trochę się wyleczył znowu. Ale powinno wystarczyć. Jeden basic od Fenek. Albo takie coś. Git, dobra. To Jedi Mastera Luke'a mam na Grievousa. Fajnie. Może trzeba było to wcześniej zagrać i Jedi Masterem Luke'iem zagrać, ale na Qui-Gona. Ale to nic. Zobaczymy. No banerów dużo potraciłem, to trzeba przyznać. Qui-Gona już teamu nie potrzebuję. Grać undersize. A tak. I spela tu żadnego nie mam. Poza Anakinem. Bo droideka może być problemem, ale tutaj też z Jedi nikt nie ma dispela więcej. No Qui-Gon ma, okej. Dobra, to zagram full w takim razie. No dużo banerów potraciłem, przez to może być ta Grand Arena przegrana, ale warto próbować do końca. Może tak, bo może ability block na droidece siądzie. On będzie mieć kontrę, spokojnie może 2. Może tak. Dobra, kam. Ładnie. Ładnie. Okej. Qui-Gon nie wiem czy dożyje, spróbuję asystować. Powinien chyba dożyć. A trzeba było kamem. Czemu kamem nie zasystowałem, to już by go nie było. A, drobny błąd. Nie będzie mieć raczej znaczenia żadnego, ale... A, tutaj. Już jedziemy dalej do końca B1. Tak. O, kam zasystował, nieźle. Dobra. No, 60 to nie jest rewelacyjny wynik. Ostatni team na lądzie. Nie mam nic, co by solo ich chyba pokonało. Za truperki rzucić po prostu. Chyba tyle wystarczy. Spróbuję undersize'em na spokojnie. No, Kamz jeden baner zabrał. dwa. Okej. Okay. Ile było łącznie w top? Raz. Dwa. Trzy. Okej, okay, trzy w topy. Duża to radość. Patrzmy, co przeciwnik dał. Negocjator. Egzekutor i Lewiatan. No i Lewiatan dzisiaj dostał buff, ale gościu ma na szczęście dla mnie 6-gwiazdkowego Lewiatana, więc jego buff nie obejmuje, więc mogę spokojnie tutaj na szczęście Profundity grać i Profundity zadziała. Więc no szczęście dla mnie, że przeciwnik nie ma 7-gwiazdkowego. Tyle czy jeszcze... Dobra, jeszcze z jeden statek wezmę na wszelki wypadek. Ale jesteś, co on dał? Skimitar w pierwszym składzie? Jeszcze takiego czegoś nie widziałem. Dobra, Profundity, Outrider, Rebel, Han. Okej, okay, skład jest chyba w porządku. Dobra, basic. Mój przeciwnik ma pecha, bo ja niestety mam Lewiatana 7-gwiazdkowego, więc na mnie buff będzie działać w Grand Arenie, więc prawdopodobnie będzie mieć ciężko w ataku, jeżeli dotrze do statków. No więc może mi się poszczęścić i przez statki wygram, bo na lądzie poszło niestety dość słabo. Dobra, przyzywajmy Fantomika. Wysiad. Special. Okay. O, strasznie daleko mam do Ultimate'a dzisiaj. Dopiero 80%. Tutaj kryt może będzie jakiś, no żaden, ale Dispel przynajmniej poszedł. O, nie chcą kryty wchodzić, 3 ataki pod rząd, 0 krytów. Jest Suprosa, superkomputer. No i kolejne rzeczywiście taka jak trzeba stateczków, ale ma wszystkie 5. Okej, wszyscy ukryci poza nim. To jest trzeci skill w takim razie. No i już mógłbym na auto grać, ale zagram sobie ręczny. Basic. Dobra. Daisy się już skończą. Nie mogę przyzywać, bo stracę tylko banner. Tu. Teraz basic tu. Teraz tu. Special tu. Można go chyba dokończyć już powolutku. I koniec walki. 74 banery, więc wynik rewelacyjny. Okej, okay, no to tu wiemy, czym gramy. Nie będę grał Empire, nie chce mi się. Wolę Finalizer. Wolę Finalizera, tylko w międzyczasie trzeba będzie sobie przygotować instrukcję. Kościół ma dość wysokie reliki, chociaż Ajik na szczęście tylko 5 ma. Dobra. First Order. To jest tak. Silencer, Echelon, SF TIE. Zgadza się. Oba First Ordery i Jedi Consular. 9, 6, 7, 5. Takie reliki. Zgadza? Chyba tak. Dobra, Hunted na Ajika 2000. Dobra, Silencer Basic. SF TIE trójka Calling Silencer. Padniesz? Super. Dobra. Zobaczymy co teraz. No, Echelon troszkę szybko padł. A to standard, tutaj special. Okej. Okay. Przeżywam kruszatu. Muszę zagrać albo to, albo to. Zagram to. Byleś trafił. Git. Szkoda, że teraz. O, beje. Ja jesteś jak zwykle. Ability block. Będzie to boleć. No. Teraz by ładny dispel mógł być. Basic oczywiście, bo może będzie stan. To tak to dostanę kontra, ma kryta i tak nie będzie. Super. Dobra, co teraz? AOE czy basic? A basic. Prawie. Ten go niestety podleczy. Wow! No to nie będzie na jeden raz na pewno gra. Niestety. Chyba tak. Teraz Handstut. Wyboru brak. Wielkiego wyboru nie mam. Chociaż basic może byłby lepszy, bo bym go zastanował. No teraz dostał. Ach. Może go chociaż sklepniesz, co? Chociaż tyle. To dobitka będzie łatwa. Okej. Dobra, dobitka będzie bezproblemowa. Więc jestem zadowolony z walki. Chociaż kolejna wtopa. O. No i tak. Dobra, Raddus je lecimy. Resistance. Chyba nie będę potrzebował więcej statków. Już tam myślę powoli o Kaimirze versus Negocjator. Dobra, zacznijmy może tu. Pewno to. Niech będzie leczonko. Trójeczka. Mogłeś spaść. Chociaż obojętne. Okej. Okay. O, fajna kontra, oczko zdjęła. Lecimy dalej. Mogłem ten dodge zdjąć, to by było pewnie lepsze rozwiązanie. Ale teraz evasion down zamiast evasion up. Yep. I koniec. Super. 45. Wow, 50. Wow, 50 to jest dobry wynik przy bitce. No dobra. Ostatnia walka. Jakieś takie kontrę ma, ale słabą. O, jeszcze starą po francusku opisaną. To wejdę na SWG, tam będę miał skład. Chce mi się szukać Ship Counters, Negocjator, Asoka, Ciach Ciach, Chimera. O, ten pierwszy skład. Fire. Tak, Walter, ty, Perceptor i Defender, dobra, ciach, ciach. Czy wy widzicie odpowiedni ekran? Tak, dobra. Lecimy. Ahsokę akurat będę atakować, bo Anakin się ruszy. I teraz tak. Receptor. Okej. To się przyda. Nie no, Anakin. Kusi Ahsoka, ale trzeba Anakina zdjąć. Ciach. Teraz do widzenia. Super. To już jest wygrana. Basic. Special. Wyboru. Okej, niech będzie ten Defender. Oby tylko jeszcze Fran się ruszył, bo tak to odzyskam dwa banery aż. Super. I Vader. Dwa banery odzyskane. 7-3. Niezły wynik. Jaki jest wynik finalny? 1739, no szału nie ma, łącznie w 4 wtopy, nie licząc statki 3. Jest na pewno to do wygrania, zobaczymy jak pójdzie przeciwnikowi. Ciekawe, że tym CLS-em mi nie poszło na Fina, bo resztę jestem w stanie zrozumieć. Chociaż może niepotrzebnie grałem tego Qui-Gona, trzeba było od razu zagrać Fenekta Lorda. Wtedy bym Jedi Masterem Luke'iem tutaj po prostu zagrał, a z Grievousem pewnie bym sobie bez problemu poradził. No cóż, zobaczymy jak to pójdzie. Na pewno jest do wygrania ta walka. No, przeciwnik ma ciężkie zadanie ze względu na statki przez ten update Lewiatana, ale nie do przejścia, bo może zagrać Empire na Lewiatana. I zresztą sobie poradzi. Jak będzie? Zaraz się przekonamy. Runda wygrana. Przeciwnik tam coś pod koniec widziałem w historii grał. Natomiast punkty to jak widać. Może zerknijmy tam gdzie się pewnie najwięcej działo, czyli chyba na dole. Tak, Lord niepokonany. Reyka za drugim razem dopiero. Jabba za pierwszym. Jak już pewnie wtopił na Lordzie, to już sobie pewnie odpuścił, podejrzewam. Także dobrze dla mnie, że grałem do końca, bo możliwe, że jakby poszedł tylko górą, to przeciwnik też by tylko górą gdzieś tam ruszył i tyle. No ale co, no jak pokonałem Rey, to na pewno warto było walczyć do końca, bo pomimo tych trzech wtop na lądzie udało się go wyczyścić, no i jedna wtopa na statkach, także jest fajnie z tego powodu i no wymęczone, ale jednak zrobione. No, jeżeli chodzi o też taką informację na szybko, gdzie warto też i do Grand Areny zamieścić, producenci wrzucają codziennie paczkę z shardami dla postaci potrzebnych do eventu Galaktycznej Legendy Lei nowej i ona codziennie powinna być do odebrania właśnie w Web Store, nie w grze, co ważne, tylko w Web Store. Na oficjalnym forum gry jest oczywiście też odnośnik do tego, ale chyba Web Store każdy kojarzy, co to jest. Jak nie, no to też dam link do tego Web Store'u całego, gdzie można się zalogować i odbierać darmowe paczki, bo codziennie są i warto to robić. Jak ktoś nie kojarzy, czym jest Web Store, no to wystarczy wejść na mój kanał na YouTubie i wpisać w wyszukiwarce Web Store i tam objaśniam, gdzie to jest, co to jest i po co tam warto wchodzić. Przede wszystkim właśnie dlatego, że są darmowe paczki. No i teraz właśnie przez najbliższe 6 dni codziennie wrzucają tą paczkę z shardami, gdzie chyba za każdym razem przynajmniej Princess Nisa wpada, więc warto się zainteresować przede wszystkim tym, no i codziennie tam jest paczka przede wszystkim z energią, więc chociażby tylko dlatego warto do tego Web Store'u się logować. I cóż, dzisiaj to tyle. Widzimy się w kolejnej rundzie Grand Areny Championships. Jeżeli macie jakieś pytania co do Star Wars Galaxy of Heroes, no to możecie zadawać je w komentarzach. Do zobaczenia w następnej rundzie.